jest wewnętrzny paradoks, dlatego że z jednej strony każdy powinien mieć prawo do tego, żeby sobie zrobić zdjęcie pod palmą, czy nawet zrobić po prostu zdjęcie temu projektowi, ale z drugiej strony bardzo mnie boli, jeżeli fotografowie sprzedają zdjęcia tego, tego projektu, czerpiąc z tego osobiście zyski. Ja sobie wyobrażam, że tego rodzaju projekt, który jest wypowiedzią publiczną, nie jest tylko i wyłącznie budynkiem, tak? Nie ma tylko i wyłącznie funkcji użytkowej, powinien być obwarowany tego rodzaju prawem, że okej, wszystkie zyski z jakichkolwiek działań artystycznych, czy też działań komercyjnych, które, w których Palma uczestniczy, powinny być obciążone podatkiem. I to wielkim 50% podatkiem, że 50% idzie na konto Palmy, na konto utrzymania projektu. I wtedy ten projekt po prostu żyje. Moim zamierzeniem było w jakimś sensie oddanie, to znaczy sprzedaż Palmy jako projektu, który jest zadbany i wszystko w ogóle okej, miastu, po to, żeby miasto jako reprezentacja wspólnoty miasta, mieszkańców tego miasta, miała pełne prawa autorskie, do tego mogła to wykorzystywać w różnego rodzaju kampaniach. I żeby się stała to, co ma miejsce i tak, czyli to fakt, że Palma jest dobrem publicznym, żeby zostało w jakimś sensie zalegalizowane, udokumentowane, żeby nastąpił ten gest przekazania tego projektu miastu.